Trzebień, wieś w powiecie bydgoskim. Tutaj w roku 1936 rozpoczęła się akcja osadnicza. W krajobrazie pojawiły się poniatówki. Reforma rolna ministra Juliusza Poniatowskiego umożliwiła ożywienie gospodarcze miejscowości. Styczeń. Wójt Ostrowski wydał zaświadczenie moralności dla Leona Wiśniewskiego, pracownika parcelowanego dworu. Pan Leon zgłosił chęć nabycia ziemi w celu utworzenia nowego, samodzielnego gospodarstwa. Już wkrótce stanie się właścicielem osady z majątku państwowego Trzebień. Za działkę o powierzchni ponad 7 hektarów będzie musiał zapłacić ponad 5000 zł. Jednak duża część tej kwoty zostanie skredytowana przez Państwowy Bank Rolny na okres około 40 lat. Do tego trzeba będzie jeszcze zapłacić za budynki. Po wojnie gospodarstwo przejął syn Roman. Dzisiaj po poniatówce nie ma śladu, ale wspomnienia są cały czas żywe. Do rynku pan go przyjął? Klar. Schulz. Bo był dzierżawca Schulz, nie? I także Schulz... Ale tutaj ten, był Schulz dzierżawcą? W Trzebieniu, tak. Schulz był dzierżawcą, a ten Klar był no, właścicielem, nie? I wtedy było tak, że no, Wiśniewski no, był bardzo dobry, był fornalem, jeździł wszędzie w konie i na polu i transportem, nie? I wtedy jak doszło do tej parcelacji Trzebienia, oczywiście ten pan Schulz zostawił Wiśniewskiego całkowicie sobie blisko koło resztówki. Do Trzebienia przybyli mieszkańcy z Lubelskiego i Małopolski. Byli nazywani osadnikami. Takim człowiekiem był Stefan Lewczyński. Pan i... Janina. I Stefan pochodzi z Lubelskiego. Jedno i drugie z Lubelskiego. Ale tam się poznali... Czy tu się poznali? Tu przyjechali i tu się poznali, czy... Już jako małżeństwo przyjechali tutaj? Nie. Przyjechali z Królikowa tutaj. Z Królikowa. Dziadka, no moja dziadka, tak, rodzice sprzedali w Stępkowie gospodarstwo i kupili w Królikowie, tak? Tak. No, muszę ci powiedzieć. No i z Królikowa tam cała rodzina była, bo ich było dużo i dziadek się pewno dowiedział, że tutaj robił parcelację i... Pani Aleksandra pamięta, że gospodarstwo jej ojca wydzielone zostało z ziem dwóch majątków, Sienna i Trzebienia. Było tak obmyślane, żeby mieszkańcom niczego nie brakowało do życia. My już mieli tu posad posadzony i ubikacja była i w domu było dwa pokoje, śpiżarka, kuchnia i ganek taki tam był. Budynki były często przenoszone i łączone, szczególnie po wojnie. Dzisiaj o miejscu osady świadczą tylko lipy. Mieli wjazd do tych, na tą działkę. Tego Witkowskiego. Tego Witkowskiego, między tymi lipami, nie? To jeszcze tam były, tu jeszcze były fundamenty. Za tymi lipami były fundamenty, a potem jak to ten, no to wszystko porozwalali i ten normalnie robili pole uprawne, zrobili. Sam też. Poniatówki były miejscem narodzin i miejscem śmierci dla wielu. Pani Hanna w poniatówce znalazła męża, a czasu w niej spędzonego nie żałuje. Co się stało, że tutaj po Turowskich tutaj, tutaj pani, tutaj, pani no się to, znalazła? No po Turowskich to jest tak, że jeździłam do pracy, jak była młoda, w księgowości pracowałam w Dobczu. To było już chyba z 3 czy 4 prezesów, także tam jeździłam. No i tutaj Kurzyscy mieszkali i syn tak zawsze mnie zaczepiał, tak zachodził i no i wyszłam za niego. Przyszły mąż tu mieszkał. A oni to byli rodowici tutaj Pomorzaki. Tych kilka wspomnień nie oddaje rozmiaru reformy ministra Poniatowskiego. Świadczą one jednak wraz z nieliczną pozostałą zabudową, że było warto podjąć trud parcelacji. Finansowania akcji podjął się Państwowy Bank Rolny. Umożliwiał nowe życie byłym pracownikom folwarcznym i osadnikom napływowym przez udostępnienie na preferencyjnych warunkach nie tylko zabudowań, ale ziemi już obsianej uprawami.